jesteśmy jaką propozycją wchodzi. Wiesz, no my nie jesteśmy, nie przyjdziemy, to mamy także. My po prostu chcemy, no do niego być wynagradzani, jak to ma nie raczej. Panie starosto, sam pan na łamach prasy przyznaje, że z jednostek panu podległych jesteśmy tą, która najmniej zarabia w powiecie oleśnickim. My wszyscy pracownicy chcemy zmienić regulamin wewnętrzny, gdyż on jest korzystny naszym zdaniem dla pracodawcy, a wcale nie jest korzystny dla pracowników. Nie mamy płaconych dni świątecznych, zadnocki, mamy bardzo groszowe sprawy, jest to 8 zł brutto, gdzie opiekunów jest bardzo mało na mocy, a odpowiedzialność jest kolosalna. My nie pracujemy z osobami starszymi, tylko pracujemy z upośledzonymi, z psychicznymi i zagrożenie jest życia bardzo duże z naszej strony. Zastanowili się nad regulaminem zakładowym. Nie obecności 100 osób, tylko w obecności przedstawicieli każdej grupy. Po jednym, dwóch, może trzech przedstawicieli. Ono nie jest łatwe ani dla mnie, ani dla Państwa. Bo dla Państwa i czuję to, jest częścią pokażające, że musicie dopominać się o takie rzeczy, które powinny być załatwiane jakby bez tego typu spotkań i bez tego typu interwencji. Ja Państwu przedstawiłem jakby swoje argumenty i jeżeli Państwo chcecie obietnicy, to taką obietnicę złożę, że dołożę wszelkich starań, aby te Państwa wynagrodzenia rosły. Nie powiem dzisiaj ile, nie powiem jak i w jakim terminie, bo jeszcze raz to powtarzam, byłbym nieodpowiedzialny. Natomiast jakby to, co powiedziałem wcześniej, dzisiaj mamy załatwiony temat, który był, wydaje mi się, jeszcze bardziej drażliwy, bo ten szpital, mimo że Państwo różnie się o nim wypowiadacie, był naprawdę drażliwą rzeczą. Dzisiaj to jest zupełnie jakby inna sfera. Dzisiaj to jest stabilna sytuacja, być może nawet jeszcze z szansą na zwrot, jeśli tak będą, a jest zapowiedź pewnej zmiany przepisów prawnych, jeżeli tak będą przepisy zmierzały w kierunku dla nas pozytywnym, być może nawet samorząd będzie miał szansę zwrotu części nakładów, które już ten szpital włożył. Czas również w tej chwili na Państwa jednostkę. Ja nie chciałbym rezygnować z inwestycji, nie chciałbym rezygnować ze szkół, nie chciałbym rezygnować z innych rzeczy, bo one są równie ważne jak Państwa sprawa, ale dołożę wszelkich starań zarządem, aby ta sytuacja materialna Państwa się poprawiała.